Bazylei odbyło się losowanie rozgrywek o Puchar Zdobywców Pucharów w piłce ręcznej. Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk spotkają się ze szwedzką drużyną Drott Halmstad. Mecze odbędą się w marcu przyszłego roku. A dzisiaj w zaległym meczu ligowym Wybrzeże przegrało z Koroną Kielce 26-27. W Pucharze Zdobywców Pucharów Siatkarzy AZS Olsztyn spotka się z zachodnioniemiecką drużyną Hamburger Sportverein. Kiedy w ubiegłym roku polska reprezentacja startowała w eliminacjach Mistrzostw Świata, na początku, w pierwszym meczu, wygrała z Albanią 1-0. To był trudny mecz, nieładny, szczęśliwa bramka Krzysztofa Warzywy. Wtedy najważniejsze było wygrać. Marzyło nam się przecież finał Mistrzostw Świata. Na zakończenie tych gier eliminacyjnych w meczu takim właściwie bez znaczenia dla układu tabeli, Polska wygrała z Albanią 2-1. Tarasiewicz i Ziober strzelili bramki dla polskiego zespołu, Kuszta zdobył gola dla Albanii, ale ja chylę czoła przed grą Ryszarda Tarasiewicza. To był lider z prawdziwego zdarzenia. Hiszpania w gronie przyszłorocznych finalistów Mistrzostw Świata po zwycięstwie 4-0 nad Węgrami w Sewilli. Luis Suarez, trener Hiszpanów, mógł sobie pozwolić na trzech debiutantów, z których dwaj, Rodriguez i Gomez, zdobyli gole. Ale i tak ciężar gry opierał się na Sempie, Butragueño i najskuteczniejszym Manolo Sanchezie, którzy zdobyli dwie pozostałe bramki. Zero-zero w towarzyskim meczu Brazylii i Jugosławii w Rio de Janeiro. Oba zespoły już awansowały do Mistrzostw Świata. Brazylijczycy po raz pierwszy przygotowują zespół w oparciu o gwiazdy grające za granicą. Jugosłowianie chcieliby dokładnie odwrotnie. Jak widać po remisie, skutek bywa podobny. Kiksował zwłaszcza Romario. Jutro 12 eliminacyjnych spotkań piłkarskich Mistrzostw Świata. Dla wielu zespołów decydujące o awansie do finałów we Włoszech. Oglądamy piłkarzy Danii, którzy w pierwszym meczu wygrali 3-0 z Rumunią. Jutro w Bukareszcie Rumunii muszą wygrać, jeśli chcą awansować, a Duńczykom wystarcza remis. Równie zacięta jest rywalizacja w grupie trzeciej. W Symferopolu Związek Radziecki grać będzie z Turcją. Turcy wygrali ostatni mecz z Austrią 3-0 i jutro, jeśli pokonaliby Związek Radziecki, także zagrają w finałach. Sytuacja w tej grupie jest na tyle skomplikowana, że wynik meczu w Symferopolu będzie również ważny dla drużyn, które wystąpią na Praterze, Austrii i NRD. Wszystkie te zespoły mają jeszcze szansę na awans do turnieju we Włoszech. Holendrzy gratulacje przyjmują właściwie już od kilku tygodni. Jutrzejsze spotkanie z Finlandią ma być formalnością. Działacze boją się, że w awansie mogą przeszkodzić kibice znani z wywoływania awantur. Dlatego boisko w Rotterdamie ogrodzono 3-metrowym płotem, zainstalowano dodatkowe fotokomórki i kamery wideo. Ivan Lendl nie zwalnia pierwszego miejsca w klasyfikacji Grand Prix ATP. Za kilka tygodni wystąpi jako faworyt w turnieju Masters. Turniej taki rozpoczęły w Nowym Jorku kobiety. W pierwszym dniu wygrywały faworytki Monika Seles, Arantxa Sánchez i Gabriela Sabatini. Zapraszam na wieczorny magazyn Sport około 22:20.